Cześć, jesteśmy u MPTech. MPTech to pamiętacie, jest taka firma, która produkuje hamery, sprzedaje różne fajne gadżety. O, Adam tutaj hamera na przykład trzyma takiego, tak? To jest, ich bestseller, model już dobrze znany, już od dawna na rynku, ale dzięki korzystnej cenie i swoim walorom naprawdę sprzedaje się dosyć dobrze. Tutaj go chwalą, że im schodzi jak po prostu ciepłe bułeczki, ja się w sumie nie dziwię. Sprzedają tutaj taką hulajnogę fajną za prawie 2000, 1700 zł. Ale jest amortyzatorem. Wiecie. Jest rzeczywiście z amortyzatorem. Wygląda fest. Zastanawiałem się, jak to będzie z konkurencją, czy da radę zadziałać, ale mówią, że przejeżdża 25 km, 4 godziny się ładuje i wygląda też nie najgorzej. Mnie się najbardziej dzisiaj podobał króliczek. Poza króliczkiem jest jeszcze kura i świnka, tam jak widzę. Słuchajcie, to wygląda niepozornie, ale ma taki wygar, że hej, ja sobie podpiąłem właśnie do smartfona, puściłem i rzeczywiście robi wrażenie, to jest niestety bardzo duży szum, jest mało szum, słychać, hałas, ale, i tak jest całkiem fajnie, naprawdę. Jak na swoje wymiary, no jest to do tani. I mają jeszcze jedną fajną rzecz, taką mają fajną rzecz. Jak widzicie, tutaj wyświetlacz nie jest spektakularny, natomiast spektakularny jest czas działania na jednej baterii. On ma tutaj całe mnóstwo funkcji, zmierzy Wam puls oczywiście, wszystkie te sportowe rzeczy. Aktywności, tam liczy, rozpoznaje i tak dalej, jest bardzo GPS-a ma. Natomiast najfajniejsze jest to, że wytrzymuje ponoć 50 dni na jednym naładowaniu baterii i to jest dosyć niesamowite. A i do tego jest wodoszczelny, można w nim pływać. Ma IP68. Także spokojnie możecie z nim iść na basen, nic złego się nie wiem, czy ładny, czy nie, tam są całe takie z czarnymi paskami, on jest dosyć duży, gruby, ale no... Takie sportowy design. Ocenę pytałeś? Oj, nie zapytałem o cenę, ale znając ich to nie będzie jakieś strasznie drogie. Mają jeszcze jeden model, trochę mniej zaawansowany, jeżeli chodzi o funkcję, ale za to z kolorowym wyświetlaczem. No i do tego mają opaski. Ja kiedyś testowałem wcześniejsze modele tych opasek i były niezłe jak na swoją cenę, więc zakładam, że tu będzie podobnie. Oczywiście będziemy mieli te produkty za czas jakiś w testach, to Wam się... Podzielę się z Wami jakimiś szerszymi wrażeniami. Autko jest radiem sterowane na przykład, oj, no, takie fajne. To jest cała masa akcesoriów tam za naszymi plecami. I kabelki, i słuchawki, słuchajcie, z uszkami możecie mieć takie króliczki. Nie wiem jak jutro na tych targach, natomiast dzisiaj oni robią jakiś taki konkurs. Rzuca się smartfonami hamera do celu. Nie wiem, czy jeszcze prowadzą, czy nie, ale to tak idziemy się rzucić, bierze, idziemy rzucić. Brawo! Można wygrać hamera, co prawda, kurczę, nie spytałem którego, ale któregoś można wygrać. Także jak chcecie sobie wygrać telefon do rzucania, to przyjdźcie do hamera, do MPTech i sobie rzućcie. Posłuchajcie króliczka, poproście na stoisku, żeby Wam zapuścili króliczka, albo świnkę, albo tą, albo kurkę. Kurki podobno świetnie są przed świętami Wielkiej Nocy. Fajne są. Dobra, lecimy dalej, pokażemy Wam jeszcze tutaj stoisko, Adaś objedzie i zmykamy, zobaczymy co jeszcze tutaj mają. Do zobaczenia. Cześć.